Witam Was wszystkich oglądających w kolejnym odcinku Reformeli. Dzisiaj, jak widzicie, wróciliśmy już do standardowej Reformeli, to już nie studio. Um, jakiś czas temu um, poruszyłem temat podwójnej predestynacji. Um, chyba z... 3-4 tygodnie temu, jakoś tak. W każdym razie dwie części. Musicie zrobić to w dwóch częściach. Um, ważny temat, bardzo istotny temat, bardzo biblijny temat. Oczywiście dzieli i, i, i wielu porusza w sposób negatywny. Chociaż um, w liście do Rzymian w rozdziale 5 Paweł pisze, że przez Chrystusa mam pokój z Bogiem, więc w znaczy, zasadzie powinniśmy mieć pokój z Bogiem. No ale, okej. Okay. Czasami niektóre rzeczy są kontrowersyjne z tego powodu, że my przyjmujemy. Pewien system patrzenia i system interpretacji tego, co widzimy w Biblii, który jest de facto oparty na założeniu, że człowiek jest zdolny do racjonalnego myślenia. I czasami, kiedy, kiedy słyszymy na przykład takie anzelmiańskie sformułowania, jak Fides Querens Intellectum, że wiara poszukuje rozumu, to my zakładamy, że. Że my musimy mieć jakby uzasadnienie racjonalne, oparte na ludzkiej filozofii, tego w co wierzymy. Tymczasem to stwierdzenie nie mówi o tym, tylko mówi o tym, że wiara poszukuje rozumu, innymi słowy wiara, wiara poszukuje ekspresji rozumowej, ale to wiara jest podstawą wszelkiego rodzaju rozumowania. Nieodwrotnie. My nie potrzebujemy racjonalnego ludzkiego myślenia do tego, abyśmy teraz udowodnili naszą wiarę i udowadniali prawdy naszej wiary, tylko odwrotnie. A jak mówi pismo Księga Przysłów, rozdział 1, werset 7, że Początkiem wszelkiej mądrości, do tego jeszcze wrócimy później. Początkiem wszelkiej mądrości jest bojaźń Boża. Więc, więc my powinniśmy patrzeć na to wszystko jak od, odwróconym, jakby y, od naszego odwróconym systemie myślenia. Zresztą tak samo Augustyn też pisze, że, że on wierzy po to, żeby rozumieć, a nie rozumie po to, żeby wierzyć. On nie potrzebuje zrozumienia, aby uwierzyć, tylko odwrotnie, potrzebuje wiary, aby teraz właściwie. Właściwie rozumieć. Dlaczego tym mówię? A z bardzo prostego względu, ponieważ wszystkie doktryny, szczególnie tzw. Tulip, tak zwany tulip, czyli tulipan, czyli ten kwiat składający się z tak zwanych doktryn łaski, a często ludzie patrzą na, na, na te doktryny a jako od siebie niemalże oderwane, tak? Jako, jako coś, co jedno można odseparować od drugiej, a jako, jako prawdy, które, um, które można traktować oddzielnie. Tak? Możemy traktować oddzielnie prawdę o wybraniu, prawdę o skutecznej łasce itd. itd. Tymczasem prawda jest taka, że choć wyróżniamy. Te poszczególne doktryny, to one stanowią jedną całość, od początku do końca. To nie jest coś, co możemy od siebie oderwać i traktować to oddzielnie, jakby zapominając o całej reszcie. Tak? Czyli możemy mówić na przykład o skutecznym odkupieniu, zapominając o całej, o całej reszcie. Nie możemy tego zrobić, to byłby absurd. To tak, jakbyśmy skupili się na przykład na. O, nie wiem, naprawie e, w samochodzie, naprawie jakiejś jednej drobnej części, zapominając, że ta część jest powiązana z wieloma, wieloma innymi i nie sprawdzamy teraz stanu tych innych rzeczy, a tylko skupiamy się na tej jednej drobnej części, uważając, że skoro ją naprawimy, to wszystko inne jest już będzie już w porządku. Tak, no, no, nie, tak to nie działa. Ponieważ w pewnym stopniu samochód stanowi jeden organizm, tak samo jak człowiek. kiedy idziemy do lekarza, to widzimy wyraźnie, że ból na przykład palca Przykładowo, opierając się trochę na przysłowiu polskim, że paluszek i główka, ale ból palca może spowodować ból głowy. Dlaczego? Dlatego, że te organy są połączone, te, 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 te części organizmu są, są w pewnej jedności, tak? stanowią jedność w postaci człowieka i jedno wpływa na drugie. I tak samo tutaj te wszystkie doktryny łaski one stanowią jedną całość. I choć je rozróżniamy i systematyzujemy dla ułatwienia sobie pewnego zrozumienia, to jednak, jednakowoż one wszystkie są stanowią jedną całość. W związku z tym, a, chciałbym poruszyć, ponieważ mówiliśmy o podwójnej prezentacji, chciałbym poruszyć temat, kochani, a, który się z tym nieodłącznie wiąże, a, mianowicie deprowacji ludzkiej natury. A, ponieważ jest to jakby a, punkt, z którego powinniśmy startować, jeżeli chcemy rozważać cokolwiek. E, I nie jest to kwestia filozofii. Absolutnie nie jest to kwestia filozofii. Bo niektórzy zarzucają na przykład, że A, bo to jest fi filozoficzna dywagacja. Nieprawda. Bo jeżeli, jeżeli ktoś zarzuca e, mnie, czy komukolwiek innemu, kto mówi, że deprawacja ludzkiej natury jest początkiem jakiegokolwiek rozważania na temat ludzkiego zbawienia. No to popełnia kategoryczny błąd z tego względu, że również w takim razie filozoficzne dywagacje zarzuca e, Pawłowi, Apostołowi, tak, innymi słowy, Paweł Apostoł robi to samo co my, ponieważ kiedy on prowadzi rozważanie na temat ludzkiego zbawienia i konsekwencji ludzkiego zbawienia oraz w jaki sposób zbawienie się dokonuje, kto go dokonuje, jaką mocą go dokonuje, kto bierze udział w tym zbawieniu, kto jest kim, kto jest dawcą, kto jest biorcą, Zaczyna właśnie od deprawacji ludzkiej natury. Dokładnie od tego zaczyna. I e, chciałem zacząć od księgi Rodzaju, ale najpierw zaczniemy właśnie od, od, od postawa Pawła, ponieważ jest to najbardziej logiczne. tak? Ponieważ e, interpretacja apostolska jest dla nas najbardziej wiążąca. My, my nie możemy, niektórzy Bibliści popełniają błąd. I zauważyłem to i stwierdzam to z całym przekonaniem. I to cenieni Bibliści przeze mnie również. A, szczególnie, szczególnie specjaliści od Starego Testamentu. Ponieważ oni jakby kładą wszystko na Stary Testament, i, i teraz my musimy cały Nowy Testament interpretować w świetle Starego Testamentu. A, ponieważ ja rozumiem, że Stary Testament stanowi podstawy dla Nowego Testamentu. W tym znaczeniu podstawę, że wskazuje na Nowy Testament um, i że udziela nam wielu wyjaśnień co do tego, co się dzieje w Nowym Testamencie. E, roz, rozumiemy wszystkie święta, rozumiemy symbolikę, rozumiemy, co Jezus robił, na przykład dlaczego poszedł tu, dlaczego zrobił to i tak dalej, właśnie na podstawie Starego Testamentu. Jednakowoż to nie Stary Testament jest wyjaśnieniem dla Nowego Testamentu, tylko odwrotnie. Nowy Testament jest wyjaśnieniem dla całego Starego Testamentu. Nowy Testament wskazuje na Stary Testament i mówi: Zwróćcie uwagę, cały Stary Testament mówi o Nowym Testamencie. Tak, wskazuje na Nowy Testament. W związku z tym interpretacja apostolska jest dla nas wiążąca, a nie odwrotnie. My nie możemy teraz patrzeć na to, co powiedział Mojżesz, co powiedział coś, i w świetle tego interpretować teraz, co przez to rozumiał Paweł Apostoł, czy ktokolwiek inny. Tylko odwrotnie. Oni korzystają z tekstów Starego Testamentu, ale je interpretują. Zauważcie, że kiedykolwiek apostołowie korzystają z tych tekstów, spisując swoje nowotestamentalne teksty. Interpretują właśnie, dokonują interpretacji tych, tych, tych tekstów starotestamentalnych. W związku z tym my patrzymy w tą stronę, tak? zaczynamy od Nowego Testamentu i patrzymy na Stary Testament, ale ponieważ zaczynamy od Nowego Testamentu, no to zaczniemy od apostoła Pawła, który tutaj chyba odgrywa najbardziej teologiczną i kluczową rolę w nauczaniu o. O, o, I o predestynacji, i o tym, jak, jak, jak wygląda ludzka natura, chociaż tutaj nauczanie Jezusa i Pawła są w 100% zgodne, bo nie mogą może być inaczej. tak? Do tego również później przejdziemy. I zaczniemy od rozdziału pierwszego, wersety. Najpierw 20 do 28, listy do Rzymian. Gdzie Paweł e, pisze w ten sposób. To bowiem, co niewidzialne, to znaczy jego wieczna moc i bóstwo, są widzialne od stworzenia świata. Przez to, co stworzone, po to, aby oni byli bez wymówki. To są ci oni, to są ci, którzy wcześniej, przeciw, wobec których e, Bóg wyraża swój gniew. To jest bardzo istotne. To są ci oni a gniew Boży jest jest, jest jest nad nimi, tak, nad tymi ludźmi, ponieważ oni tłamszą prawdę w niesprawiedliwości. A jaka to jest prawda? No, prawda o Bogu, tak. Zwróć uwagę, co pisze Paweł Apostoł. Co niewidzialne, to znaczy jego wieczna moc i bóstwo są widzialne od stworzenia świata, przez co to, to stworzone, czyli bóstwo, które jest w 100% procentach powiązane ze stworzeniem, tak, czyli z wieczną mocą, tak. Ponieważ jego wieczna moc wyraża się w akcie stwórczym. Ponieważ tylko Bóg może być stwórcą i tylko stwórca jest Bogiem. Cały Starty samet o tym mówi bardzo wyraźnie. Bóg wielokrotnie powołuje się, wskazując na to, wskazując na innych Bogów, i mówi zwróć uwagę na innych Bogów. Czy oni cokolwiek stworzyli, czy oni cokolwiek powołali do życia? Absolutnie nie. Dlatego to nie są prawdziwi Bogowie. Tylko ja jestem prawdziwy, mówi Bóg Yahweh, ponieważ ja jestem Stwórcą. Zatem to, co Biblia nas uczy, to to, że stwórca jest Bogiem, a Bóg musi być stwórcą. Żeby Bóg, był stw żeby Bóg był Bogiem, musi być stwórcą. Musi mieć moc stworzenia. I ta moc wyraża się poprzez stworzenie. I ta moc jest dostępna. Tak? Ta moc jest dostępna nam do poznania, do zrozumienia. I pisze Paweł Apostol, zaraz powiem o co mi chodzi. Mówi, że. Aby oni byli bez wymówki, czyli Bóg udostępnia, wyraża siebie niemal poprzez, poprzez akt twórczy, daje dostęp do wiedzy o sobie jako Bogu i Stwórcy poprzez akt stworzenia, aby ci ludzie, którzy tłamszą prawdę i niesprawiedliwości, byli bez wymówki. To jest użyte słowo anapologetus. Apologia to jest obrona kiedy werbalnie coś mówimy. Pamiętacie, jak mówiłem o pierwszym liście Piotra, gdzie Piotr nas zachęca do tego, abyśmy apologia, byśmy bronili werbalnie, czyli przy słów, naszej wiary. Taka a propos, niektórzy twierdzą, że nie ma potrzeby głosić. To słyszałem już wielokrotnie, nawet chyba wczoraj gdzieś widziałem na internecie, na jakiejś katolickiej stronie to było. Ale jest to też powtarzane często, często w kręgach protestanckich to słyszałem, że dawaj świadectwo życia, dawaj świadectwo dobrego życia, żyj, żyj Ewangelią, a tylko w razie konieczności używaj słów. jest nieprawda. To jest absolutna nieprawda. Całe Pismo Święte, to są dwie jakby różne kategorie, tak? Życie, życie sprawiedliwe. Oczywiście, że musimy nasze życie sprawiedliwe, nasze życie dzięki łasce. Ma owocować dobrymi czynami, które Bóg przygotował dla nas od założenia świata. I to jest, to, jest je, to jest jedna kategoria. To jest świadectwo naszego życia. Ale nigdzie, przenigdzie Bóg nie mówi nic niemu mów, Tylko żyj. E, mamy, mamy bezpośredni nakaz Chrystusa głoszenia Ewangelii. Tenże ten, ten sam Paweł Apostol w tym samym liście w rozdziale mówi jak mieli uwierzyć, jeśli nie słyszeli. Jak Bóg sobie wybrał jako sposób dotarcia do ludzi nasze głoszenie Ewangelii. Tak, naszą, również naszą, naszą, na, naszą apologetykę, tak? ponieważ apologetyka ma na celu ewangelizację. Nie jakieś przekomarzanie się i wygrywanie w, w debatach, kto jest mądrzejszy, kto użyje jakich bardziej mądrych i bardziej e, no, takich lepszych argumentów, prawda? Tylko, tylko ma na celu przyprowadzenie tych naszych oponentów do pokuty, do poddania się Chrystusowi. W związku z tym. Tutaj również jest mowa dokładnie o tym, że ci ludzie, którzy tłamszą prawdę w niesprawiedliwości teraz, oni są bez, nie mają żadnej obrony, nie mogą stanąć przed Bogiem i powiedzieć cokolwiek. Tak, przypomnijcie sobie ten tekst z Ewangelii, gdzie Jezus mówi o, o weselu, że, że ktoś przyszedł na, wesel, na wesele bez szaty. I. Król przychodzi i zadaje mu pytanie. Przyjacielu, jak tu wszedłeś? I co się dzieje? Ten człowiek nie jest stanie nic odpowiedzieć. Nie ma nic na swoją obronę. Tak? Jest, jest anapologetus. Tak? Absolutnie stoi w milczeniu, nie, nie, ma, nie ma nic do powiedzenia. Nic. I to jest właśnie to. Wobec Bożego Sądu wszyscy milczą, wszyscy są anapologetus. I dlatego dalej, i mówi, mówi Paweł poseł tak. Dlatego, że poznawszy Boga, nie chwalili Go jako Boga, ani Mu nie dziękowali. Tak? Poznawszy Boga ze stworzenia, nie chwalili go, nie oddali mu należnej czci, nie dziękowali mu za co? Za stworzenie. Również siebie. Lecz co, co jest takiego? Co się z nimi dzieje? Piszę dalej. Lecz znikczemnieli. To jest użyte słowo greckie. emafajotesan, Uczynieni zostali pustymi. Dosłownie. Czyli są puści w środku. Nie mają, nie mają żadnej, to co oni, to co, to co się teraz dzieje z nimi, przez to, że odmówili Bogu chwały i dziękczynienia, to stają się puści w środku. I dalej pisze, i zaćmiło się ich, e, przepraszam, w, swo, y, w swoich myślach, tak? Tutaj podaje tekst polski, ale y, tekst grecki mówi dialogizmois, od słowa dialogizmos. Dialogizmos to jest spekulacja, rozumowanie. Czyli innymi słowy, od tego momentu, od momentu, kiedy ludzie odrzucili istnienie Boga, odrzucili poznanie Boga jako stwórcy, są puści w swoim rozumowaniu. Ich, ro, ich myślenie, rozumowanie jest niewłaściwe, jest puste, jest pozbawione sensu i kontekstu. Prawdziwego kontekstu, którym jest Bóg. I dalej mówi i zaćmiło się ich bezrozumne serce, a synetos kordia, czyli dosłownie pozbawione inteligencji, pozbawione zrozumienia serce. Oczywiście nie chodzi tutaj o serce jako siedlisko naszych uczuć, jak to niektórzy teraz w modzie mają mówić, chodzi raczej o, to, o tą istotę człowieka, tam gdzie jest również jego umysł. A zatem to, co Paweł chce wyrazić, że w kwestii umysłu. A w kwestii myślenia, rozumowania, właściwego wnioskowania, e, ludzki umysł jest, jest pusty i jest e, pozbawiony inteligencji. E, w tym znaczeniu pozbawiony inteligencji, że nie ma podstawowego kontekstu do rozumowania, podstawowej przesłanki, z której wszystko inne wynika, że jest Bóg na niebie, który stworzył wszystko, ma moc, należy mu się chwała i dziękczynienie. I dalej mówi, podając się. Tak? Innym, to jest greckie słowo, faskontes, twierdzący, mówiący, potwierdzający, tak? Czyli oni twierdzą ci ludzie, tak? Podając się za mądrych, zgłupieli. san to jest odmorajno, dosłownie, zgłupieć. Stać się, stać się zostali, tam jest użyta st strona pasywna, bierna, więc zostali uczynieni głupcami. E, to nie jest to, że oni sami się stali głupcami w sposób aktywny, ale w, to jest konsekwencja tej decyzji. Konsekwencją odrzucenia Boga jest stanie się głupcem. I dalej i zamienili a la so, czyli wy, dosłownie wymienili, tak? chwałę niezniszczalnego, aftartos, niezniszczalny, niepodlegający korupcji e, Boga na podobieństwo obrazu zniszczalnego tu jest wtartos. Tak, podlegającego korupcji człowieka, ptaków, zwierząt i gadów. Innymi słowy, ci ludzie, którzy odrzucili Boga, wymienili Jego chwałę, tak, czyli od, 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 zamienili, od, wymienili, tak, postanowili podmienić chwałę Boga na chwałę stworzenia. Czyli teraz w miejsce Boga ci ludzie czczą stworzenie. Również siebie, również ludzki umysł. Ten ludzki umysł, który jest pusty, całkowicie, bez tej podstawowej, podstawowej prawdy, jaką jest to, że istnieje Bóg, który stworzył cały wszechświat, łącznie z tymi ludźmi, którzy e, odrzucając go, tak naprawdę mają bezrozumne serca, tak? pozbawione inteligencji umysłu. I dalej mówi Paweł, Dlatego też Bóg wydał ich nieczystości przez porządliwości ich serc, aby hańbili swoje ciała między sobą. O czym zdanie to mówi? Otóż to zdanie mówi o tym, że w związku z tym, co ci ludzie zrobili, że odrzucili Boga, że odrzucili prawdę o istnieniu Boga, wobec tego nie są w stanie właściwie rozumować. Ich umysł jest pusty, nieinteligentny, nie są w stanie wyciągać właściwych wniosków i dalej. Wobec tego Bóg wydał ich na pastwę ich własnych porządliwości. I teraz oni stają się, ci ludzie, ofiarami własnych porządliwości. I mówi dalej, aby hańbili swoje ciała między sobą. Czyli ta, to, że Bóg ich wydaje na pasy porządliwości, objawia się czym? Ano hańbieniem ciał między sobą. I dalej mówi, oni to zamienili prawdę Bożą w kłamstwo i czcili stworzenie i służyli jemu raczej niż stworzycielowi, który jest błogosławiony na wieki. Amen. Widzicie, po, powtarzasz raz tę samą Paweł, tak? Dlaczego? Ponieważ zamienili Bożą Prawdę w kłamstwo. Czy innymi słowy, Bóg mówi: Ja jestem stwórcą wszystkiego, a oni mówią: Nie, 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 nie. Nie. Z tego, prawda, którą głosi Bóg, oni zamienili w kłamstwo. I służyć zaczęli stworzeniu, a nie Bogu. Dlatego wydał ich Bóg haniebnym namiętnościom, gdyż nawet ich kobiety zamieniły naturalne współżycie przeciw naturze. Także mężczyźni opuściwszy współżycie z kobietą zapłali swojej porządliwości jedniku drugim. Mężczyzna z mężczyzną popełniając swoje czyny i ponosząc na sobie samych należą za na swój błąd zapłatę. I, I ostatnie zdanie. A skoro im się nie spodobało, to jest dosłownie greckie, greckie, grecki wyraz mówi uk edokimasan, uznać za prawdziwy, czyli skoro nie uznali za prawdziwe, i dalej słowo jest polskie poznania, greckie epignosis, czyli dokładna wiedza. Innymi słowy, skoro nie uznali za prawdziwą, dokładnej i właściwej wiedzy o Bogu, czyli odrzucili to, co Bóg objawił poprzez stworzenie, wydał ich Bóg na pastwę wypaczonego umysłu, aby robili to, co nie wypada. Um, czyli w związku z tym, że taka była decyzja człowieka, Bóg wydał człowieka na pas swojego własnego umysłu. Teraz człowiek jest zdany na swoje własne myślenie, a chwilę wcześniej słyszeliśmy, na czym to myślenie, yy, znaczy w czym leży problem tego myślenia, tak? Ponieważ nie ma podstawowej, podstawowej zasady, tak? Podstawowej presupozycji, że istnieje Bóg, który jest twórcą wszystkiego. Wobec tego całe myślenie, całe wnioskowanie jest fałszywe. Nie wiem, czy pamiętacie ten, ten filmik, który pokazywałem e, z dwa tygodnie temu o tym ataku tych, tych nagich dziewcząt na tych chłopaków, którzy tam pilnowali tej katolickiej katedry. E, no właśnie, te dziewczyny reprezentowały dokładnie to, o czym mówi Paweł tutaj. Dokładnie to. Bo gdyby, bo gdyby ich podstawą była prawda o tym, że istnieje Bóg, który jest twórcą, co w konsekwencji dalej wiąże się z tym, że ten Bóg się objawia w swoim słowie i mówi, jaki jest, i tak dalej tak dalej. Tego ataku i tego typu zachowań by nie było. Po prostu. Do tego by nie doszło. Ale ponieważ ludzki umysł jest wypaczony, i jest pusty, i jest pozbawiony tej, tej podstawowej inteligencji, jaką jest prawda o Bogu, w związku z tym tego typu rzeczy się e, dzieją. I teraz uwaga. Dlaczego cytuję ten, 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 ten fragment? Ponieważ w tym fragmencie Paweł opisuje to, co dotyczy wszystkich ludzi, którzy są w Adamie. Czyli wszystkich ludzi, którzy nie dostąpili jeszcze lub w ogóle łaski zbawienia. I dalej w trzecim rozdziale listu do Rzymian apostoł Paweł pisze takie coś. To jest dziesiąty werset do osiemnastego. Jak jest napisane, zwróćcie uwagę, nie ma sprawiedliwego ani jednego. Nie ma rozumnego i nie ma nikogo, kto by szukał Boga. I teraz zatrzymam się na chwilę, ponieważ wielu ludzi, a po jednej i po drugiej stronie Tybru, jak ja to mówię, czyli i po stronie tam, gdzie stoi Bazylika Świętego Piotra, i po stronie tu, gdzie niby są zgrupowane m, różnego rodzaju kościoły y, protestanckie, wbrew Pawłowi twierdzą, że nie, że tak nie jest. Że tak nie jest. A, że jednak człowiek zachował resztki rozumu i jest w stanie szukać Boga. Już kiedyś też refutowałem y, pewne poglądy i odnosiłem się do takiego filmu, a, którym pan komentował y, ósmy rozdział listu do Rzymian. I tam było wyraźnie widać to, że jego założenie było takie, że Bóg bierze tylko tych, którzy sami go szukają. Tych, którzy są zdolni go szukać, tak? Więc Bóg wypatruje sobie i widzi, tak, aha, ten mnie szuka, no to go łup biorę. O, ten mnie szuka, no to go wybiorę spośród tłumu. To już nie jest wybranie, bo to ktoś inny zaczął tą sprawę, a nie, a nie Bóg. A... Problem jest taki, że paweł Apostoł w całym liście do Rzymian pisze wyraźnie, że nie ma sprawiedliwego ani jednego. Ani jednego. I... Zbawieni ludzie też nie są sprawiedliwi sami z siebie, oni są sprawiedliwi sprawiedliwością Chrystusa. To jest zupełnie inne, inna sprawa. Dlatego na świecie nie ma ani jednej sprawiedliwości, ponieważ kiedy popełniasz grzech, choćby jeden grzech, przestajesz być sprawiedliwy. Przestajesz być sprawiedliwy. A człowiek nie jest w stanie odkupić swoich grzechów wobec Boga sam. Nie jest w stanie. Nie ma rozumnego, mówi dalej, i nie ma nikogo, kto by szukał Boga. Nie ma nikogo, kto by szukał Boga. Czasami ludzie szukają swego rodzaju, um, swego rodzaju zapewnienia dla siebie dobrego życia w, w zwanej religijności. Czyli próbują wypełniać różne, różne polecenia różnych organizacji, kościołów, m, uważając i myśląc, że jeżeli będą spełniać te wymagania. No, to wówczas Bóg im odpłaci lepszym życiem, lepszym zdrowiem, a koniec końców um, zbawieniem, tak? Czyli życiem wiecznym. Że im odpłaci za to. I ludzie patrzą na to mówią, o ten to szuka Boga. No niekoniecznie, ponieważ Bismo Święte mówi, co jest ważniejsze? To jest, tu, 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 się, tu się takie pytanie um, tworzy w tym miejscu. Co jest ważniejsze? Ludzkie doświadczenie, czy Boże Słowo? Co jest większą prawdą? Widzimy wyraźnie, że Paweł oskarża cały świat, przez niego Bóg oskarża cały świat, o to, że odrzucili prawdę, która jest objawiona. Na korzyść prawdy, którą sami sobie nawet na podstawie e, autentycznych e, doświadczeń stworzyli. Wobec tego, co jest ważniejsze? Czy nawet moje autentyczne doświadczenie, tak, moje przeżycia, czy Boża objawiona prawda? Co jest ważniejsze? Objawiona Boża prawda mówi: Nie ma nikogo, kto by szukał Boga. Tymczasem my często mówimy, ale nie, nie, są tacy, co szukają Boga. Sami? Sami szukają Boga? No, pismo święte mówi, że nie. Dlaczego? Ponieważ wszyscy zboczyli z drogi, razem stali się nieużyteczni, nie ma nikogo, kto by czynił dobro, nie ma ani jednego. I co dalej mówi? Grobem otwartym jest ich gardło, czyli cokolwiek powiedzą, wieje martwotą. Zdradzają swymi językami, ja brzmi pod ich wargami. Ich usta pełne są przeklinania i goryczy. Ich nogi są szybkie do rozlewu krwi. Mamy nawet dzisiaj doświadczamy, tak? Ukraina, inne miejsca. Zniszczenie i nędza na ich drogach, a drogi pokoju nie poznali. Nie ma bojaźni Bożej przed ich oczami. Widzicie, to jest, to jest główny problem człowieka. Że nie ma bojaźni Bożej przed jego oczami. Przypatrzcie się tekstowi dobrze. Bo to nie chodzi o to, żebyście słuchali mnie, tylko przypatrzcie się tekstowi. Łączcie ze sobą um, te wszystkie punkty, te wszystkie myśli, które, które apostoł Paweł wyraża w tym liście. Nie ma ani jednego sprawiedliwego. Nie ma, kto by szukał dobra. Nie ma nikogo, kto by czynił dobro. Dlaczego? Bo nie ma przed nimi bojaźni Bożej. Przed ich oczami nie ma bojaźni Bożej. Oni nie widzą bojaźni Bożej. Żeby, żeby mieć bojaźń Bożą, trzeba wierzyć w Boga. Trzeba nie tylko wierzyć, że Bóg jest, ale uwierzyć też, e, w, mieć tą wiarę zbawczą, tak? Darowaną przez, przez samego Boga. Dlatego człowiek w swoim stanie naturalnym nie ma bojaźni Bożej przed, przed ich oczami. I dlatego, kiedy przypomnę, przypomnijmy sobie fragment. Z e, Księgi Przysłów, rozdział pierwszy, werset siódmy. Bojaźń pana jest początkiem wiedzy, ale głupcy gardzą marnością i karnością. Czyli z bojaźni bożej wynika mądrość i karność. Niektórzy mówią, że. no Chrześcijanie nie powinni filozofować. Jak najbardziej powinni filozofować. Bo filozofia jest umiłowanie mądrości. Fileo, Sofia. Fileo to jest kochać. Sofia to jest mądrość. Ten, który uprawia filozofię, kocha mądrość. Tylko problem jest taki, że chrześcijanin, kiedy uprawia filozofię, ma przed oczami bojaźń Bożą. I bojaźń Boża jest początkiem jego filozofii. Natomiast, ktoś, kto odrzuca istnienie Boga, ten nie ma przed oczami bojaźni Bożej. Jest w swoim stanie adamicznym, naturalnym. Także tak powiem. Grzesznym. I tych niestety Biblia nazywa głupcami. W innym miejscu w 53. Psalmie czy w 14. Psalmie mówi, głupi nie ma, głupi mówi w swoim sercu nie ma Boga. Tak? To jest to słowo afron, nawal, tak? Czyli ten, który nie jest w stanie wyciągać właściwych wniosków. Czyli ten, który mówi w swoim sercu, że nie ma Boga, nie jest w stanie wyciągnąć właściwych wniosków. Absolutnie. I to jest stan człowieka, kochani, po upadku, bez Bożej łaski. Ale dołóżmy jeszcze więcej do pieca, bo jest więcej. W liście do Efezjan, jeszcze dwa, dwa fragmenty Wam pokażę, żebyście zobaczyli sobie, ponieważ często, często ludzie. Idą do Starego Testamentu i znajdują takie, takie wypowiedzi Boga, w których Bóg mówi: Jeśli coś uczynisz, to ja to zrobię. Jeśli czegoś nie uczynisz, to ja zrobię coś innego. I na podstawie tego, tego twierdzą: Widzisz, człowiek jest zdolny. No i co widzicie dalej w tym tekście? Całe tłumy nagle, tak, robią to, co Bóg chce. Okazuje się, że Bóg mówi: Jeśli to uczynisz, jeśli to, to ja zrobię to i to, jeśli nie to, dlatego że Bóg jest sprawiedliwy. Ale co robi człowiek? Nie reaguje na to w ogóle. Bo nie jest zdolny do zareagowania na to. Sam siebie. Po prostu nie jest zdolny. Innymi słowy, to nie jest tryb warunkowy, tylko to jest, o oznajmia to jest tryb oznajmiający. Że Bóg mówi: Jeśli byś człowieku zrobił to i to, to ja bym zrobił to i to. Oczywiście, że tak. Bóg jest sprawiedliwy. Ale człowiek tego nie zrobi. Człowiek tego nie zrobi, bo nie ma zdolności, moralnej zdolności. Ma fizyczną zdolność. Jest, jest stworzony tak, aby oddał Bogu część, aby wykonywał Boże polecenia, aby stosował się do Jego mądrości, by Go słuchał, by wyrażał Jego chwałę i tak dalej, by pracował dla Niego. Ma wszystko, co potrzebne, ale nie ma moralnej zdolności. tak? To, co Paweł, to, co Jezus mówi w Ewangelii że Wy nie chcecie przyjść do mnie, bo jesteście niewolnikami grzechu, służycie z Waszemu Ojcu diabłu i tak dalej, i tak dalej. To jest to wszystko. I już do Efenzjan, w drugim rozdziale, yy, Paweł ilustruje, z czego Bóg wyciągnął wierzących. Więc teraz możemy wiedzieć, jaki jest stan, ponieważ Bóg wyciągnął wierzących ze stanu naturalnego, ze stanu adamowego, że tak powiem. Czyli grzechu pierworodnego. Tego, co człowiek ma w związku z, z dziedziczeniem winy Adama. I mówi tak. I was ożywił, którzy byliście umarli. Na? Czyli człowiek jest umarły, nie chory. Nie umierający, jest umarły. Dead, tak? Pod, jak mówią nasi sąsiedzi z zachodniej granicy. Jest, jest umarły, tak? Nie żyje. Nie żyje i to się objawia w jego upadkach i grzechach, w których niegdyś postępowaliście według zwyczaju tego świata. Czyli według to jest zwyczajne w świecie być umarłym, to jest normalne. Być umarłym w grzechach i upadkach. To jest normalne świat, to jest zwyczaj tego świata. I według władcy, który rządzi w powietrzu, ducha, który teraz działa w synach nieposłuszeństwa. I jest to cel, do, do który szatan chce osiągnąć. I osiąga. Osiągnął w Edenie, tak? W pewnym stopniu. Wśród nich, pisze dalej, i my wszyscy, czyli wśród, wśród tego typu ludzi, i my wszyscy żyliśmy niegdyś w porządliwościach naszego ciała. Czyniąc to, co podobało się ciało i myślom, byliśmy z natury dziećmi gniewu, jak i oni. Czyli ci wszyscy, którzy są w świecie, i my też, zanim Bóg nas wyrwał, żyliśmy tak samo jak oni, czyli jak? Żyliśmy w służąc porządliwościom naszego ciała, skupieni na porządliwościach naszych własnych. To, co nam się podobało. W związku z tym, z natury byliśmy dziećmi gniewu. Czyli dziedzicami gniewu, bo dziecko, zwróćcie uwagę, dziecko to jest. Dziecko dziedziczy. Dzieci to są potomkowie, oni dziedziczą. Więc jeżeli jesteśmy dziećmi gniewu, to znaczy, że dziedziczymy gniew. To jest nasz udział. Naszym udziałem jest gniew Boga. Bez jego łaski, oczywiście. Dopóki nie udzieli nam łaski. I to jest stan człowieka, zwróć uwagę. To jest ta, to, jest coś, z czego Bóg wyrywa tych, którzy których potem daje swojemu synowi. List do Efezjan również, rozdział 4, werset 17 do 19. I mówi tak: Tak więc mówię i zaświadczam w Panu, abyście już więcej nie postępowali tak, jak postępują inni poganie w próżności ich umysłu. Czyli umysłu ludzi, którzy nie przyjmują Bożego Słowa, którzy nie poddali się panowaniu Jezusa Chrystusa którym jest złożona wszelka wiedza. Ich umysł jest próżny, jest pusty. Teraz coś powie, to co, to człowiek niewierzący nie jest w stanie właściwie rozeznawać wszystkiego? Do pewnego stopnia tak, ale nie dlatego, że jest taki mądry, tylko dlatego, że jest, że ciągle zachował imagodei, obraz Boga w sobie. W związku z tym jest w stanie analizować rzeczywistość wokół siebie. Oczywiście. Mamy przecież ateistów, odkrywców i tak dalej, ludzi niewierzących, ludzi odrzucających, często nawet wrogo nastawionych do chrześcijaństwa, których nazywamy geniuszami. Problem jest, że jednakowoż nie są w stanie wyciągnąć ostatecznie właściwego wniosku. A jaki jest ostateczny właściwy wniosek? Ktoś zapyta. Ano bardzo prosty. Pokutaj nawrócenie. Poddanie się pod władzę Jezusowi. To jest ostateczny, najważniejszy wniosek, jaki człowiek powinien wyciągnąć. Zdanie się na miłosierdzie Boga. Ponieważ w każdym innym przypadku, choćby człowiek osiągnął największe rzeczy na tym świecie, to wszystko się rozpadnie w pył, kiedy stanie wobec sądu Bożego i będzie anapologetus. Nie będzie w stanie się bronić, nie będzie w stanie nic powiedzieć. I dalej mówi: Mając przyćmiony rozum, obcy dla życia Bożego z powodu niewiedzy, która w nich jest, da, mają przyćmiony, czyli nie są w stanie Właściwie rozumować, mają przyćmiony rozum. Do pewnego stopnia on jest aktywny, użyteczny, ale tylko do pewnego stopnia. Obcy dla życia Bożego, z powodu niewiedzy, która w nich jest i z powodu zatwardziałości ich serca. Tak? Brakuje im tej wiedzy, tego rozeznania tego, że Bóg jest, rozeznania tego, kim jest Bóg i poddania się Mu w związku z tym mają zatwardziałe serce, dlatego nie ma w nich życia. Gdzie, dla, człowiek jest, dlaczego dlaczego Paweł Apostol nazywa y, y, ludzi y, niezbawionych martwymi? Ano dlatego, że nie ma w nich Bożego życia. To nie chodzi o to, że oni są martwi fizycznie, bo widzimy wyraźnie, że nie. Ale są martwi duchowo. Nie ma w nich Bożego życia. Nie ma w nich tego, co, y, co Bóg daje i co, co Jezus mówi. Ja daję życie. I, i, I podniosę tych ludzi w dniu ostatnim do chwały, do życia wiecznego, do, niesam, do nowej przygody ludzkości, że tak powiem. Ci ludzie nie są w stanie te, tego zrobić. Tak? Człowiek nie jest, nie jest w stanie sam siebie podnieść. I jak czasami słyszę, jak ludzie dzisiaj próbują znaleźć recepty na nową szczęśliwą ludzkość. Bez Boga. Bez tej Dlatego nie są w stanie wyciągnąć właściwych wniosków. Dlatego nie są w stanie tego zrealizować. Tworzą utopię, a z czasem dystopię. I zamiast wspaniałości tworzą koszmary. Dlaczego? Dlatego, że odrzucają podstawową prawdę, jaką jest bojaźń Boża. Dlatego prędzej czy później, kiedy człowiek pozbawiony bojaźni Bożej, z pustym umysłem, próbuje stworzyć raj na ziemi, stworzy piekło. I to już jest doświadczenie ludzkości od dawien dawna. Za każdym razem. I kiedy słyszę ludzi, którzy mówią, my jesteśmy w stanie stworzyć wspaniałą ludzką przyszłość i nawet, nawet jednym słowem nie oddając ci stwórcy, to wiem, że ci ludzie są predystynowani, nie przez Boga, ale przez samych siebie, do tego, żeby stworzyć piekło na ziemi innym. Ponieważ tacy ludzie uważają, że oni najlepiej wiedzą, co jest dla człowieka dobre, po czym zmuszają człowieka, upadlają człowieka, tylko po to, żeby człowiek zgodził się z ich założeniami. Oni stawszy się nie czuli, pisze dalej apostoł, oddali się rozpuście, dopuszczając się wszelkiej nieczystości z zachłannością. Chyba nie muszę komentować, prawda? To jest obraz człowieka, który jest pozbawiony Bożej łaski. I teraz. Ludzie mówią, nie ma, nie ma tak zwanej woli Bożej, czy Bożej łaski, która by przymusiła człowieka. Człowiek jest zdolny do tego, aby mógł przyjąć Bożą łaskę albo ją odrzucić. Naprawdę z tych słów, które przytoczyłem teraz, z Nowego Testamentu, słów apostoła Pawła, ale też mógłbym przytaczać jej słowa Jezusa. Równie dobrze. Czy z tych słów możemy wywnioskować, że człowiek jest zdolny do tego? Że człowiek pozbawiony, że człowiek, gdzie tylko Bóg mu mówi: okej, okay, skorzystaj albo nie, ale ja nic z Tobą nie zrobię. Moja łaska się przejawia tylko w ofercie. Naprawdę człowiek jest zdolny przyjąć ofertę Bożą? Martwy duchowo człowiek, który nie jest w stanie wyciągać właściwych wniosków, którego umysł jest przyćmiony, który ma zatwardziałe serce. Jest w stanie sam przyjąć Bożą łaskę? Jest w stanie sam szukać Boga? Problem jest, kochani, taki, że e, chrześcijaństwo dzisiaj e, w dużej mierze przyjęło założenia humanizmu. Czyli a humanizm, kochani, jest owocem pracy pustego umysłu. Tak mówi Biblia. Ponieważ przed, jeżeli Biblia mówi, że początkiem mądrości jest bojaźń Boża, a humanizm de facto, w takiej formie, w jakiej my dzisiaj go znamy, taki oświeceniowy humanizm, jest owocem ludzi, którzy nie mają przed oczami bojaźni Bożej, bo, bo, bo nie wierzą w Boga, odrzucają prawdę o Bogu. Zatem humanizm jest pustym tworem. Jest filozofią, która wynosi na piedestał czci człowieka, ale nie czci Boga. W związku z tym jest fałszywą mądrością. Udaje mądrość, a jest głupotą. I jeżeli chrześcijanin przyjmuje założenia humanizmu, jakiekolwiek, jakiekolwiek to poddaje się pod rozumowanie, które jest pozbawione sensu i prowadzi do nikąd, a właściwie prowadzi do śmierci: wiecznej śmierci, duchowej śmierci. Więc dlatego mówimy. Yy, Właśnie niektórzy oskarżają reformowanych o to, że, że my jesteś, że filozofujemy. Nie, nie, kochani. Ja chciałbym odsyłać tylko i wyłącznie do, do Pisma Świętego. Tak, żebyśmy tam, że jakakolwiek każdy z nas troszeczkę uprawia filozofii, tak? Kiedy próbujemy wyciągać wnioski z pewnych przesłanek i tak dalej. Każdy z nas budujemy pewne sylogizmy logiczne i tak dalej. Każdy to robi. Więc, więc jakby nie jesteśmy w stanie uniknąć filozofii. Problemem jest to, co leży u podłoża tej filozofii. Co jest podstawą tej filozofii? Czy podstawą tej filozofii jest bojaźń Boża, w związku z tym, aby mieć bojaźń Bożą, trzeba mieć wiarę, a wiara idzie wraz z Ewangelią, a Ewangelia przyszła do nas poprzez objawienie, i itd., itd. Czy to wszystko leży u podłoża? Jest, jest presupozycją, jest, jest założeniem naszym wstępnym, jest tym, na czym budujemy? Czy też założenie, że człowiek jest zdolny, człowiek jest mądry, człowiek został stworzony na podobieństwo Boga, więc z tego jest zdolny do tego czy tamtego, więc może. No. To, by było, to by trzeba było dokładnie sobie rozpatrzeć w świetle Biblii. Tak? I właśnie, a propos Biblii. Jeszcze jeden temat pokrótce. Mam nadzieję, że uda mi się go szybciutko, bo nie chciałbym, bo ostatni odcinek był długi, nie chciałbym teraz trzymać tak długo. Ale co to znaczy biblijny? Ponieważ ja mówię, wróćmy do Biblii, mówmy o Biblii itd., itd. ale co to znaczy biblijny? I wiecie, obserwując trochę Polskę i świat i to, co się dzieje w kościele, w szeroko rozumianym kościele, mam wrażenie, że szczególnie w Polsce, mam wrażenie, że z tego względu, że jakby Polska jest głównie krajem rzymskokatolickim. Teraz nie ma znaczenia, czy ci ludzie są wierzący, czy niewierzący, czy są nominalnie katolicy. Nie ma to znaczenia. Ale statystycznie jest głównie krajem rzymskokatolickim. Z tego ewangeliczne chrześcijaństwo jest w mniejszości i głównie składa się z ludzi, którzy odeszli z kościoła katolickiego. Tak? Postanowili na jakimś etapie swojego życia, że odejdą z kościoła katolickiego, że nie będą chcieli mieć z tym kościołem nic wspólnego, a przechodzą zupełnie gdzie indziej. I teraz ja mam wrażenie, że ta biblijność, kochani, to tak naprawdę polega właśnie na tym, że tworzy się pewnego rodzaju synonim. Biblijny znaczy niekatolicki. Tak? Ponieważ ja już teraz nie czczę Maryi, ja już nie czczę świętych, nie uznaję kapłaństwa e, i mszy w związku z tym jako ofiary, no to ja jestem biblijny. No właśnie, czy aby na pewno? Czy to aby na pewno oznacza biblijny? Znaczy, okej, okay, no w porządku, no przyjmujesz pewne zasady bracie i siostro, które są właściwe, właściwie podejście, bo, bo, bo tak jest podejście biblijne, ale czy to jakby wyczerpuje całość pojęcia biblijne? staniecie w kontrze do tego, co odrzuciłem, stworzy, zbudowanie sobie swego rodzaju dychotomii i ja staję na jednym biegunie, a teraz Kościół Rzymski jest na drugim biegunie, wobec tego ja jestem biblijny. No właśnie, czy, czy to wyczerpuje znamiona biblijności? Ja twierdzę, że nie. Ja twierdzę, że nie. Że znamiona biblijności wyczerpuje przyjęcie i praktykowanie, nie tylko teoretyczne przyjęcie, ale praktykowanie zasady, która pojawiła się na sztandarach reformacji, ale która de facto Kościołowi towarzyszy od samego początku: sola et tota scriptura. Że Pismo Święte jest jedynym autorytetem w sprawach wiary i moralności. Pismo święte i tylko pismo i całe pismo. Tylko pismo i całe pismo. To jest bardzo istotne. Dlaczego? Dlatego, że pojawia się często problem taki, że ludzie próbują wartościować, co w piśmie jest ważniejsze, a co w piśmie jest mniej ważne. I ostatnio, nawet w rozmowie z pewnym bratem, usłyszałem, znaczy to nie jest jego opinia, to jest czyjaś inna opinia. Osta tego typu właśnie opinie, no, zdanie, że e słowa Chrystusa są ważniejsze niż słowa apostoła Pawła. Wobec tego wystarczą nam Ewangelie. Wystarczy, że nam Ewangelię. No, Pawła nie musimy. No, Paweł jest teologiczny. Paweł jest bardzo teologiczny. A my nie chcemy teologii. Bo teologia to tylko tworzy podziały. No i dobrze, że tworzy podziały, bardzo dobrze, że tworzy podziały, bo do tego zachęca nas pismo. Paweł Apostoł mój wyraźnie, w liście do Koryntian, że dobrze, że między, są, między wami są podziały, aby się, aby się objawili ci, którzy są wypróbowani, tak? Więc podziały muszą być, nawet muszą być między wami podziały. To jest istotne. Te podziały na, Juda z kolei wzywa nas do obrony wiary raz przekazanej świętej. Kiedy wzywa nas do obrony raz przekazanej świętym, nie ma na myśli mojej indywidualnej wiary, tak? Mojego stosunku do mojego Boga, tak? Bo co tu mam bronić? To nie jest, to nie jest mi, to nie jest raz przekazana wiara świętym Bożym, tak? To jest, to jest moja relacja z Bogiem. Kiedy Juda mówi o wierze raz przekazanej świętej, mówi o jakimś korpusie wierzeń, tak? O jakimś zbiorze doktryn. I to nazywa wiarą, którą raz przekazano świętym i mamy jej pilnować, mamy jej bronić. To jest teologia. Kiedy otwieramy usta i mówimy cokolwiek o Bogu, to jest teologia. Theos logos, mowa, mowa wiedza, objawienie o Bogu, tak? Za każdym razem. Ale niestety ludzie, oni, oni, on, Paweł jest teologiczny, więc oni nie chcą Pawła, bo, bo, tam my nie do końca. Ale Jezus, Jezus też jest bardzo teologiczny. Poczytajcie Ewangelię Jana. Dlatego uważano, że Ewangelia Jana musi być tworem późniejszym. Nie może pochodzić z czesnego etapu, bo, była z, bo jak to mówili przedstawiciele, szczególnie szkoły liberalnej, ona jest zbyt chrystologiczna, zbyt rozwinięta jest chrystologia. Więc, to nie, więc Ewangelia Jana nie mogła pochodzić z, z początków, z tego okresu, kiedy żył Jan. No to, to był wytwór późniejszy. Później się okazało, kiedy znaleziono papirusy, że no nie, no... To jest wczesny, to jest apostolski, to jest twór z czasów apostolskich, w ten sposób powiedzmy. Więc, więc, a teologia Jana jest bardzo teologiczna, bardzo teologiczna. Jeżeli ktoś nie dostrzega tej teologicznej strony Ewangelii Jana, no to, no cóż, trochę to smutne wtedy jest. No, ale taki argument, że no, Ewangelie nam wystarczą, Pawła nie musimy, no, bo to nam jest nieby to, no okej, okay, no my wiemy, że Bóg przez niego przemawiał, ale on jest taki, no, apostoł, wystarczą Ewangelie. Słuchajcie. Drugi do Tymoteusza list. Trzeci rozdział, wersety 16 do 17. Całe pismo, pasagrafę jest natchnione, Theopneustos, przez Boga i pożyteczne, Ofelimos, do nauki, do strofowania, do poprawiania, do wychowywania sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła w pełni przygotowany. Czyli zadaniem pisma jest, ono jest pożyteczne, daje korzyść, jeśli chodzi o naukę, czyli doktryny, teologię. Do strofowania, do poprawiania, do wychowania sprawiedliwości, aby człowiek Boży był w pełni doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. Czyli te wszystkie pismo jest niezwykle istotne w życiu chrześcijanina, ponieważ ono nas w pełni czyni przygotowanymi do każdego dobrego dzieła. A oprócz tego jest potrzebne wtedy, kiedy ktoś, że tak powiem, odpływa. Ale jest też potrzebne do tego, żeby uczyć, nauczać. Ale teraz zwróćcie uwagę, co mówi samo pismo. Całe pismo. Pasagrafe. Całe pismo jest potrzebne. Całe pismo. Nie Ewangelię tylko, ale całe pismo. I co to jest całe pismo? Ano to, co jest natchnione. Czyli wszystkie księgi, które są w stos, tworzą całe pismo. Dlaczego? Dlatego, że one wszystkie pochodzą z Bożych ust. Nie ma znaczenia. Słuchajcie, autorem Ewangelii nie jest Jezus. Autorem Ewangelii jest Mateusz, Marek, Łukasz, Jan. Oni spisywali życie i słowa Jezusa. Ale to nimi się posłużył Bóg, aby te rzeczy spisać. Zwróćcie uwagę, list do Hebrajczyków, rozdział 1, werset 1 do 2. Bóg, który wielokrotnie na różne sposoby przemawiał niegdyś do ojców przez proroków, w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez swego syna, którego ustanowił dziedzicem wszystkiego, przez którego też stworzył światy. Czyli wyraźne odniesienie do Starego Testamentu. Wielokrotnie Bóg, tak, czyli różnymi etapami, poprzez różnymi etapami tak, i na różne sposoby przemawiał do ojców, czyli tu w tym przypadku nie chodzi do hebrajczyków, no to wiemy, że do, do Żydów, przemawiał do ojców przez proroków. To jest stary testament. A w tych dniach ostatecznych przemówił przez swojego syna. To tak taka propos, więcej już objawienia nie będzie. Ostatecznie Bóg w dniach ostatecznych przemówił przez swojego syna. Koniec. Kropka. Objawienie jest zamknięte. I niektórzy mówią, no właśnie, no przemówił przez swojego syna, więc powinniśmy przyjąć to wszystko, co powiedział przez swojego syna, ale idźmy dalej w liście do Hebrajczyków, do drugiego rozdziału i też werset 1 do 4, gdzie czytamy. Dlatego musimy tym bardziej trzymać się tego, co słyszeliśmy. I tego, co zostało później spisane, tak? ponieważ spisane zostało to, co słyszeli. E, aby nam to czasem nie uciekło. Bo jeśli słowo powiedziane przez aniołów było niewzruszone, a wszelkie wykroczenie nieposłuszeństwo otrzymywało sprawiedliwą odpłatę, jakże my ujdziemy, jeśli zaniedbamy tak wielkie zbawienie? Chodzi o wartość, przesłania o wartość tego co jest w, 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 również w piśmie. Uwaga, które było zbawienie, tak? Które było głoszone na początku przez Pana, tak? Czyli na początku głosił Jezus Chrystus, a potwierdzone przez nam przez tych, którzy go słyszeli. O kim mowa? O Apostoła, O tych, którzy byli przy nim. Oni potwierdzili nam, czyli oni przekazali nam to, co słyszeli, którym i Bóg dał świadectwo przez znaki, cuda i różnorakie moce oraz przez udzielanie Ducha Świętego do swojej woli. Innymi słowy, to, co się działo w przypadku Jezusa, kiedy Jezus głosił i były znaki, cuda potwierdzające Jego objawienie. Później to objawienie przekazywali apostołowie, ponieważ oni je usłyszeli. I im też towarzyszyły znaki i cuda, takie same jak Jezusowi. Dlaczego? Żeby świat wiedział, że to co przekazują pochodzi od Pana. Pochodzi od Pana. Innymi słowy, pismo znowu pokazuje wyraźnie, że nie ma tutaj żadnego, żadnej różnicy. Ponieważ to wszystko pochodzi z Bożych ust. Jest Teopneustos. Zwróć uwagę jeszcze ten fragment. Pierwszy Lisa Saloniczan rozdział drugi, werset 13. Dlatego też nieustannie dziękujemy Bogu, że gdy przyjęliście Słowo Boże, które słyszeliście od nas, przyjęliście je nie jako Słowo ludzkie, ale jak jest naprawdę, jako Słowo Boże, które też w Was tu, wierzycie, skutecznie działa. To jest dowód na to, że to jest Słowo Boże, ponieważ ono skutecznie działa. Ale zwróćcie uwagę, co Paweł Apostoł mówi. To Słowo, które my wam głosiliśmy, jest zaprawdę Bożym Słowem. I później w liście do mówi, że powtarza to samo, co wcześniej im powiedział. Więc nic nowego, to jest Słowo Boże. To jest Słowo Boże. Zatem pasagrafę, całe pismo jest natchnione. Nic nie możemy wyrzucić, nic nie możemy usunąć. Nie mam takiego autorytetu, aby powiedzieć to jest ważniejsze, to jest mniej ważne. Niektórzy się posuwają nawet do takiego, do takiego ekstremum, że twierdzą, że jednak księga by wystarczyła, na przykład list Jana albo coś tam. Co to w ogóle znaczy, że wystarczyłaby? Na podstawie czego ktoś twierdzi, że jedna księga jest wystarczająca? Na podstawie czego? Jeżeli ktoś tak twierdzi, kochani, jeżeli, to wiedzcie, że to jest jawne pogardzenie wolą Bożą, ponieważ wolą Boga było danie całego pisma, takiego, jakie ono jest. Swojemu ludowi, w takiej formie, w jakiej lud otrzymał. Boże, oczywiście, mam na myśli. Zwróć uwagę, Bóg w swojej nieskończonej mądrości postanowił się człowiekowi objawić, a postanawiając się objawić, postanowił też formę, w jakiej się objawi. I postanowiwszy to wszystko, zrealizował to wszystko w historii. I dlatego mamy dzisiaj Pasagrafę całe pismo. Gdyby Bóg chciał dać nam jeden list, to by nam dał jeden list. Ale chciał nam dać 66 ksiąg. Które były tworzone na przestrzeni historii. Przez różnych ludzi, wielu autorów i tak dalej. Biblia jest kompilacją wielu ksiąg, które nie mniej tematycznie tworzą niesamowicie spójne dzieło. To jest tak, jakby ktoś, słuchajcie, jakbyście mieli ludzi, którzy żyją. W różnych czasach i w różnych miejscach i każdy z nich otrzymał jakiś kamień i jakimś cudem w jednym momencie historii byście sprowadzili tych wszystkich ludzi razem i każdy z nich położyłby swój kamień i te ka kamienie położone obok siebie stworzyłyby niesamowicie spójną i wyraźną mozaikę nieprzypadkowy wzorzec ale spójny i logiczny wzorzec tak właśnie wygląda Biblia Dlaczego? Dlatego, że jest to opnął stos, że wyszła z Bożych ust. Że Bóg postanowił, że taka właśnie, taka właśnie będzie forma jego objawienia w stosunku do, do człowieka. I ja śmiem twierdzić, że człowiek. Szczególnie w związku z tym, co powiedzieliśmy, o pustocie umysłu y, ludzi, którzy odrzucają Boga i tak dalej. Tego wszystkiego nie chodzi mi, żebym kogoś obraził. Po prostu to Biblia to mówi. Tak? Ja powtarzam tylko to, co Biblia mówi. A Szczególnie w związku z tym musi, y, y, śmiem twierdzić że Bóg dał człowiekowi intelekt właśnie po to, żeby Mu dać objawienie. Czyli dał nam rozum i zdolność rozumowania, zdolność racjonalnego rozumowania, aby dać nam objawienie. Ale abyśmy pojęli objawienie, potrzebny jest Duch Święty, który da nam wiarę, przez którą my będziemy e, poddamy się Bożemu objawieniu, poddamy się autorytetowi Boga jako najwyższego źródła wszelkiej prawdy. Ale jakiekolwiek, jakiekolwiek wartościowanie czegokolwiek w słowie, mówienie to jest ważniejsze, to jest mniej ważne, no zakrawa de facto o to, co, mówili, co mówiłem w pierwszej części tego programu. Tak? Czyli zakrawa o myślenie człowieka, który jest w swoim naturalnym stanie, jest w stanie grzechu, pozbawiony, pozbawiony racjonalnego myślenia, ponieważ nie jest w stanie dojść do właściwych wniosków. A właściwym wnioskiem jest to, że jest Bóg, że, je, że należy mu się chwała, należy mu się dziękczynienie, że w związku z tym należy mu się też posłuszeństwo i że Bóg jest źródłem wszelkiej prawdy. Okej, okay, kochani, to tyle na dzisiaj. Może to trochę trudny temat. No, 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 dla niektórych na pewno trudny temat, słuchajcie, wybaczcie, ale te tematy są w Biblii i yy, nie chcę. Nie chcę ich unikać tylko dlatego, że one, my dzisiaj jesteśmy przyzwyczajeni i bombardowani takim myśleniem, że powinniśmy żyć w strefie bezpiecznej, przyjemnej. My ciągle wszyscy nam mówią, że, że warto nam żyć w strefie przyjemnej. E, Biblia nas wyrywa z takiej strefy przyjemności i stawia nas w strefie rzeczywistości, gdzie widzimy gniew Boży, gdzie widzimy wezwanie do pokuty, słyszymy je i Duch Święty działa w sercach tych, do których dociera. I to jest bardzo... Dlatego też mi się wydaje, że Biblia ma tak wielu wrogów, tak? Ponieważ wyrywa ich właśnie z tej, z tej strefy komfortu, tak? Wyrywa ich i obnaża prawdę o myśleniu człowieka, o tym, jaki człowiek jest, jak jest bezwartościowy nawet sam, bo tak naprawdę, tak jak mówi, zdaje się w liście do, do Tymoteusza Paweł, że człowiek... Przez takie myślenie, pozbawione, pozbawione Bożego źródła jest tak naprawdę przeciwnikiem samego siebie. Jest przeciwnikiem samego siebie. No nie chodzi o to, że człowiek jest tylko przeciwnikiem Boga, ale będąc przeciwnikiem Boga, staje się przeciwnikiem samego siebie. I to jest, i to jest tak naprawdę. Um, to jest tak naprawdę dramat całej ludzkości. Okej okay, kochani, na tym kończymy dzisiaj. Eee, jak Bóg da, zobaczymy się za tydzień. Wola Boża. Jeżeli chcecie nas wesprzeć, to tam zasubskrybujcie kanał. Ewentualnie jeżeli ktoś może, no to słuchajcie, jest taka możliwość, że, że można nas wesprzeć również na Patronajcie. A ja wam wszystkim dziękuję za uwagę. Błogosławiam Wam życzę dobrego, takiego naprawdę dobrego, Bożego tygodnia. I jak Bóg da, do zobaczenia.